Witam serdecznie na moim kolejnym rozpakowaniu. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie zasilacza, a jest to Fractal Design Tesla R2 o mocy 650 W w kolorze białym. Także zapraszam Was serdecznie na rozpakowanie. Ok, drodzy Państwo, zanim powiem Wam, co jest z ważniejszej rzeczy na pudełku, zdejmę folię ochronną, ponieważ ten zasilacz, jak mało który zresztą, jest tutaj dodatkowo jeszcze zabezpieczony taką folią ochronną, co się chwali, powiem Wam szczerze, co się chwali. Także teraz jesteśmy gotowi powiedzieć Wam to, co jest na zasilaczu, czyli to, co z ważniejszych rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim jest to certyfikat 80 plus Gold, czyli bardzo wydajny zasilacz. Jest to zasilacz w kolorze białym, czyli troszkę inny jak pozostałe. Jest przygotowany do Crossfire, jak i do SLI. Posiada 3 lata gwarancji. Także takie ważniejsze informacje. Co mamy na tyle? Na tyle mamy m.in. jak wygląda jego wydajność, czyli efektywność. Mamy również wiadomość, że mamy pojedynczą linię 12V. Ja akurat preferuję pojedyncze linie. Mamy bardzo długi kabel 12V, czyli ten do zasilania płyty głównej. Mamy również podstawową informację, czyli tak, napięcie 3,3V posiada 20A, 5V również 20A, łączna obciążalność tych dwóch linii to jest 100W i linia 12V 54A, czyli bardzo potężna, i 648 aż W możemy tutaj obciążyć tą linię. Także dodatkowo, jak powiedziałem wcześniej, wsparcie dla SLI i dla Crossfire, jak i również mamy bardzo długie, żywotne łożyska kulkowe. Także tyle z ważniejszych, słuchajcie, informacji, jeżeli chodzi o samo pudełko. Zobaczcie, tak fajnie się tutaj wyciąga to wszystko. Także odłóżmy sobie to na bok. Teraz zobaczmy, co mamy w środku. Otwórzmy sobie pudełko. Pudełko jest naprawdę bardzo ładnie wykonane, powiem Wam szczerze. Też również w kolorze białym. Powiem Wam, że na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj instrukcję obsługi, oczywiście, i podstawowe informacje o zasilaczu. Może się czasem przydać. Mamy, zobaczcie, wszystko gumkami pozabezpieczane. Mamy, słuchajcie, opaski zaciskowe. Bardzo fajna. Opaski zaciskowe do uporządkowania kabli, jak i również takie z materiału. Plus śrubki do przymocowania zasilacza. Mamy również kabel zasilający. Tak akurat ja dostałem z wersją wtyczki tutaj na Europę, polską. Natomiast zmienię sobie tutaj na UK-owską, nie ma problemu. Mamy oczywiście torebkę tutaj z żelem, który zapobiega dostawaniu się wilgoci. I mamy już sam zasilacz. To nie jest zasilacz modularny, słuchajcie. Niemniej jednak, zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj kablowanie. Powiem Wam, że sam zasilacz zaopakowany jest tutaj, zobaczcie, w taki worek. Ja zdejmę sobie tutaj to pudełko, żeby nam nie przeszkadzało. Pozostałe rzeczy tak samo. Także mamy w worku zabezpieczony. I słuchajcie, bardzo ładny biały kolor. Bardzo ładny biały kolor. Zaczniemy tutaj od wentylatora. Wentylator 14 cm, jak widzę, jak się nie mylę. Także tutaj mamy od tej strony. Z tej strony mamy oczywiście podstawowe dane, czyli 80 plus Gold, 650 W, zasilacz Tesla. Oczywiście to, co Wam wcześniej mówiłem na pudełku, czyli rozpiska tutaj poszczególnych linii. Z tyłu mamy oczywiście włącznik i wyłącznik i wejście na zasilanie. I również tutaj mamy logo Fractala, także jeżeli standardowo montujemy na dole zasilacz, słuchajcie, na dole obudowy, mamy fajne logo Fractal Design 650 W Tesla. I u samej góry, zobaczcie, taka śnieżynka wytłoczona, też bardzo miły dodatek. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam zasilacz, bardzo fajnie, podoba mi się. I teraz rozkręćmy sobie kable i zobaczmy. Zobaczmy, jakie kable mamy. Drodzy Państwo, pozwoliłem sobie rozplątać kable, tak żeby łatwiej było mi je Wam pokazać. Zacznijmy od kabla 24 pin, a jest to dokładnie 20 plus 4, czyli tą końcóweczkę 4 pin możemy sobie spokojnie odpiąć. Jest on naprawdę dość długi, także wystarczy nam w większości obudów, znaczy we wszystkich tak naprawdę obudowach, nawet tych Big Tower, nie powinno być żadnego problemu. Dalej, kabel właśnie o tym, o którym była mowa na opakowaniu, czyli ekstra długi kabel 12V do zasilania procesora. Słuchajcie, 70 cm długości, naprawdę długi i w każdej obudowie Medium Tower spokojnie powinniśmy dać radę poprowadzić go z tyłu za trejem od płyty głównej, tak żeby estetycznie to wszystko ładnie wyglądało, żebyśmy mogli podłączyć go pod płytę główną, nie prowadząc go w środku obudowy. Kolejny kabel, na jednym kablu mamy dwa złącza PCI Express 6 plus 2, czyli PCI Express 6 plus 2. Dwie takie końcóweczki, czyli możemy zasilić jedną wydajną kartę graficzną lub też dwie mniej wydajne w SLI czy też w Crossfire. Także to jest wszystko na jednym kablu, również dość długi. Następny kabel to jest kabel
z peryferiami, czyli mamy dwa Molexy i floppy, także możemy to podłączyć na przykład pod kontroler obrotów, czy też kartę dźwiękową, niektóre wymagają takiego zasilania. Także dwa Molexy w sumie, plus jedno floppy. I mamy dwa kable, na każdym z tych kabli mamy po trzy wejścia SATA. Także w sumie łącznie mamy 6 złącz SATA. Spokojnie powinno to wystarczyć do większości z konfiguracji. Także słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze moje rozpakowanie. Tak się prezentuje ten zasilacz i ja postaram się w miarę możliwości czasu zrobić jego recenzję jak najszybciej i wrzucić na mój kanał. Także ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.